Bijatyka z 1985 roku, inspirowana Bruce'em Lee. Seria przygodówek z lat 90. w świecie dysku Terry'ego Pratchetta. Hey, what's where you going? Symulator straszenia z 2003 roku. Jest coś, a raczej ktoś, kto łączy wszystkie te produkcje. Greg Barnett. Australijski deweloper, który w GameDevie pracuje już od prawie 40 lat i choć wielu graczy może nie kojarzyć jego nazwiska, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że część z was zetknęła się z jego twórczością. O karierze Barnetta oraz o tym, jak jego najbardziej innowacyjna gra okazała się być jego największym wrogiem, usłyszycie już za chwilę. Naszą przygodę zaczynamy daleko na półkuli południowej w roku 1982. W Melbourne, na tamtejszym uniwersytecie, nasz bohater studiował wówczas informatykę. Greg Barnett miał w swoim życiu dwie pasje – film i nauki ścisłe. Jak sam twierdzi, jedynym sposobem na połączenie tych dwóch skrajnie różnych zainteresowań były gry wideo. Szukając pracy w branży, natrafił na ogłoszenie w gazecie The Age. Studio Beam Software, spółka córka słynnego Melbourne House, szukało programisty. Nie namyślając się długo, Barnett udał się na rozmowę do potencjalnego pracodawcy i pokazał demo swojej gry wyścigowej, nad którą pracował w wolnym czasie. Z miejsca został zatrudniony. Swoją karierę w studiu zaczął, jak wielu innych w tamtych czasach, od portowania cudzych gier na inne platformy. To właśnie Barnett odpowiadał za przeniesienie kultowej przygodówki The Hobbit na komputer Commodore 64 czy tekstówki Sherlock. Z czasów swoich początków w Beam Software może dopisać sobie do CV również takie tytuły jak Hungry Horace i Horace Goes Skiing. Jednak jako kreatywny twórca nie potrafił się zadowolić wyłącznie pracą nad dziełami innych i chciał stworzyć coś własnego, autorskiego. Black Belt Hall of Fame, undisputed martial arts champion and international film star Bruce Lee. Dając upust swojej pasji do kina, wyszedł z pomysłem stworzenia bijatyki inspirowanej filmami z Bruce'em Lee. W owym czasie, czyli w połowie lat 80., bijatyki to był dopiero rodzący się gatunek, bez wypracowanych na przestrzeni kolejnych lat standardów. Barnett uważał, że bardzo brakuje na rynku gry poświęconej właśnie sztukom walki. Chciał dać graczom produkcję, której realistyczna animacja odda niuanse karate. Ambitny projekt dostał zielone światło, a Barnett wolną rękę przy tworzeniu prototypu. Wówczas tworzenie gier wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Nie można było na bieżąco obserwować zmian, jakie wprowadzało się do kodu. Dopiero po kompilacji programista mógł ujrzeć na ekranie swojego komputera, co mu wyszło i czy nie popełnił jakiegoś błędu. Można więc wyobrazić sobie radość Barnetta, gdy po pierwszej dużej kompilacji udało mu się uzyskać działającą grę dla dwóch graczy. Zadowolony z mojego sukcesu, chciał pokazać ją współpracownikom, ale najpierw poszedł po kawę. Did the compile, tested it, works. Well, we've got something here. I'll go and get a cup of coffee and I come back and there's a line of people to play the game in the office at my machine. So that was when we knew we were on to something pretty good at that point. Nasz bohater wiedział już, że ma w rękach potencjalny hit. Gra ukazała się w czerwcu 1985 roku pod tytułem The Way of the Exploding Fist, który to nawiązywał do stylu walki reprezentowanego przez wspomnianego Bruce'a Lee. Wrażenie jak na tamte czasy robiła animacja, której Barnett poświęcił bardzo dużo uwagi, a za którą odpowiadał utalentowany Greg Holland. W wersji na Commodore 64 w The Way of the Exploding Fist uświadczymy ponad 600 sprite'ów, składających się na animację ruchu postaci. Powiedzieć, że tytuł został ciepło przyjęty, to nic nie powiedzieć. Branżowe media rozpływały się nad jakością produkcji Beam Software. Magazyn ZAP64 przyznał grze ocenę 93 na 100, Crash 92, a do tego tytuł otrzymał nagrodę Golden Joystick Awards w kategorii najlepszej gry roku.
Według listopadowego numeru magazynu Computer and Video Games 1985 roku The Way of the Exploding Fist był najlepiej sprzedającą się grą w tamtym czasie na ZX Spectrum, Amstradzie i na wszystkich platformach razem wziętych. W samej Europie rozeszło się 500 000 egzemplarzy. The Way of the Exploding Fist był wielkim sukcesem Beam Software, który otworzył Barnettowi drzwi do kariery w studiu. Kontynuował on swoją pracę przy symulatorach sztuk walki, wydając w kolejnych latach takie tytuły jak Bop and Wrestle, czy kontynuację swojego hitu Fist The Legend Continues. Już w 1987 roku otrzymał posadę Software Developer Managera i zarządzał wszystkimi projektami w Beam Software, a pod koniec lat 80. był udziałowcem studia. Niestety, sielanka nie trwała długo. W 1987 roku firma matka Beam Software Melbourne House została sprzedana Mastertronicowi za 850 tysięcy funtów. Dla deweloperów oznaczało to, że coraz rzadziej będą pracować nad swoimi autorskimi projektami, a coraz częściej nad tymi wybranymi przez górę. Greg Barnett przetrwał w studiu jeszcze przez jakiś czas, współpracując z ramienia Beam Software z Nintendo nad tytułami na konsole NES i SNES, takimi jak The Hunt for Red October, The Punisher czy Shadowrun. W końcu jednak powiedział dość i po prawie 10 latach spędzonych w firmie odszedł w 1992 roku. Chwilę później wyprowadził się do Wielkiej Brytanii, by tam założyć swoje własne studio Perfect Ten Productions. Barnett postanowił podążyć ścieżką, którą początkowo wytyczyło sobie Melbourne House. Tak jak australijski wydawca zdobył sławę na przygodówce The Hobbit, tak samo nasz bohater zwrócił swój wzrok w kierunku literatury. Bardzo interesowała go przede wszystkim twórczość znanego brytyjskiego pisarza fantasy Terry'ego Pratchetta. Ten nie chciał jednak oddawać licencji na swoje książki byle komu. Bardziej niż pieniądze interesowało go godne wykorzystanie jego uniwersum. Dlatego Greg Barnett, by przekonać do siebie Pratchetta, zdecydował się na niezwykle odważny ruch. W toku negocjacji zaproponował, że zaprojektuje całą grę jeszcze przed podpisaniem umowy. Jeśli design spodobałby się Pratchettowi, Barnett dostałby prawa. Jeśli nie, negocjacje by się zakończyły. Na całe szczęście dla naszego bohatera pisarz był zachwycony jego pomysłami i zgodził się na udzielenie Australijczykowi praw do świata dysku. Zresztą sam Pratchett pomagał przy produkcji gry, służąc jako konsultant przy dialogach. Pierwotnie pisarz chciał, żeby gra była fabularnie oparta na Kolorze Magii, pierwszej książce Pratchetta, której akcja działa się w świecie dysku. Barnett uważał jednak, że ograniczanie się tylko do jednego tytułu będzie wiązało dłonie twórcom. Uniwersum świata dysku było zbyt bogate, by czerpać jedynie z jego wąskiego zakresu. Dlatego Barnett przekonał Pratchetta do swojej własnej historii, która owszem, czerpała pewne motywy z takich powieści jak wspomniany Kolor Magii czy Straż, Straż, ale poza tym była oryginalną fabułą. Anyway, I did. You most certainly did not. Now, let's get one thing quite clear. I most definitely told you. You did not. Yes, I did. You did not. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. No, this is an argument. Żeby dodać nieco brytyjskości powstającej przygodówce, która otrzymała po prostu tytuł Discworld, chciano w roli głównego bohatera obsadzić Johna Cleesa, ale ostatecznie w Rincewinda, protagonistę gry, wcielił się inny członek grupy Monty Pythona, Eric Idle. Discworld został wydany w 1995 roku na PC-ty, PlayStation i Macintosha, a rok później na konsoli Sega Saturn. Przygodówka okazała się być sporym hitem, choć jedynie w Europie. W Stanach Zjednoczonych nie sprzedała się tak dobrze jak na Starym Kontynencie. Ogółem jednak była bardzo chwalona w recenzjach za błyskotliwy humor i oprawę graficzną. Discworld zajął nawet 3 miejsce na liście najlepszych gier przygodowych 1995 roku, stworzonej przez magazyn Computer Game Review. Greg Barnett dopisał sobie tym samym kolejny hit do swojego nazwiska. Mniej więcej w tym samym czasie Perfect Ten Productions połączyło się z Teeny Weeny Games, istniejącą od 1991 roku firmą, której prezesem była Angela Sutherland, producentka Discworld. Z fuzji obu spółek powstało Perfect Entertainment. Pod nowym szyldem Greg Barnett stworzył jeszcze 2 gry w uniwersum Terry'ego Pratchetta.
Kolejno Discworld 2 Missing Presumed z 1996 roku, w USA wydana jako Discworld 2 Mortality Bites oraz Discworld Noir z 1999 roku. Obie gry zostały ciepło przyjęte, ale niestety Perfect Entertainment przestało istnieć krótko po premierze tej drugiej. Pod koniec lat 90. firma zaczęła się, mówiąc kolokwialnie, kurczyć. Wpływ na to miał kosztowny i przeciągający się spór prawny z Psygnosis, wydawcą gier od Perfect Entertainment. Dotyczył on nieopłaconych tantiem i innych opłat. Ostatecznie spór rozwiązano poza salą sądową, ale złe wrażenie pozostało. Zmniejszono skalę firmy, aby umożliwić niezadowolonym akcjonariuszom wycofanie się. Śmiertelny cios padł jednak ze strony Sony, właściciela Psygnosis. Początkowo Perfect Entertainment miało podpisaną umowę z japońskim gigantem na dostarczenie kilku gier na konsolę PlayStation. Problemy zaczęły się, gdy Sony zakwestionowało trzy z nich. Miały to być tytuły z serii Discworld, ale trzecia część, wspomniany Discworld Noir, nie została zaoferowana korporacji. Sprawa trafiła do sądu, development gry zaczął się przedłużać, a pracownicy nie otrzymywali swoich wypłat w terminie. Ostatecznie Discworld Noir ujrzało światło dzienne, ale ekipa, która kończyła nad nim pracę, była o połowę mniejsza od tej na samym początku procesu produkcyjnego. Była to też ostatnia gra od Perfect Entertainment, które zostało zamknięte tego samego roku. Greg Barnett pozostał bez pracy i postanowił wrócić do swojej rodzinnej Australii. Tak się jednak nie stało. Zamiast tego zaczął rozmyślać nad zupełnie nową grą. Poszukując oryginalnych i unikatowych pomysłów, zaczął eksperymentować z odwracaniem konwencji. Jako miłośnik horrorów, naturalne było, że spróbuje tego samego ze swoim ukochanym gatunkiem. A co gdyby to gracz straszył, zamiast być straszonym? Na przełomie wieków rekordy popularności biły reality shows ze słynnym Big Brotherem na czele. Zainspirowany programem, Barnett wiedział już, że jego kolejną grą będzie symulator, w którym obserwujemy NPC-ów z góry, niczym w Wielkim Bracie, i manipulujemy rzeczywistością przy pomocy duchów, by zobaczyć, jaki to będzie miało efekt na postaciach niezależnych. Pomysł był, ale potrzebował teraz kogoś, kto ubrałby to w zgrabny design i przygotował dokumentację. Skontaktował się więc ze swoim dobrym znajomym, który pracował z nim wcześniej przy serii Discworld, Chrisem Batemanem. Ten doświadczony designer założył w 1999 roku firmę International Hobo, która miała zająć się wspieraniem studiów deweloperskich w kwestii projektowania rozgrywki i fabuły w grach komputerowych. Chris był idealnym kandydatem dla Barnetta na wspólnika. Dobrze się dogadywali i mieli podobne spojrzenie na tworzenie gier. Zainteresowany pomysłem swojego australijskiego przyjaciela, Bateman przygotował wstępną dokumentację projektową, z którą Barnett udał się do wydawcy firmy Empire Interactive. Ci zainteresowani innowacyjnym pomysłem na grę zgodzili się wyłożyć pieniądze na produkcję. I tak powstała kolejna firma Barnetta. Studio zależne od Empire Interactive o nazwie Sick Puppies z siedzibą w Oxfordzie. Do pracy nad nową grą Barnett zebrał wymarzoną drużynę złożoną w części ze starych znajomych. Poza wspomnianym Batemanem, który miał zająć się designem, a jego firma International Hobo miała pomóc w przygotowaniu fabuły, do projektu dołączyli m.in. Nick Martinelli w roli dyrektora artystycznego, który również pracował wcześniej przy serii Discworld, czy Paul Weir, kompozytor, który wcześniej odpowiadał za soundtrack do Discworld 2 i Discworld Noir. Mając pod sobą zgrany zespół, Barnett i spółka rozpoczęli pracę nad grą, która miała w przyszłości stać się Ghostmasterem. Zamysł gry był niezwykle ambitny, zwłaszcza jak na stosunkowo niewielki budżet, który otrzymało Sick Puppies. Greg Barnett chciał stworzyć grę, która z jednej strony przemówiłaby do casualowego gracza, a z drugiej by świetnie bawił się przy niej także ten hardkorowy. Na całe szczęście Chris Bateman potrafił tak zaprojektować rozgrywkę, aby była jak najbardziej czytelna i przejrzysta, miała w sobie jak najmniej mikrozarządzania i jak najmniejszy próg wejścia, ale jednocześnie zachęcała do eksperymentowania doświadczonych graczy. Efektem tego była niespotykana jak na tamte czasy autonomiczność duchów, którymi grający nie miał sterować bezpośrednio, a jedynie wydawać im rozkazy. Do tego dochodziła bardzo zaawansowana sztuczna inteligencja śmiertelników.
Efekty pracy programistów robiły wrażenie. W końcu było to krótko po premierze pierwszych Simsów. Barnett zadbał też o to, żeby Ghostmaster nie był przypadkiem zlepkiem niepowiązanych ze sobą misji, w których po prostu straszymy. Jak sam podkreśla, bardzo lubi dobre historie i zwroty akcji. Dlatego Ghostmaster nie miał tylko nawiązywać swoimi easter eggami do kina, sam również potrzebował dobrej fabuły. Za scenariusz odpowiedzieli ludzie z International Hobo, wspomniany wcześniej Chris Bateman oraz Richard Boone. Razem stworzyli prostą historię, która jednak umiejętnie scalała ze sobą wszystkie misje. Zresztą zadaniem gracza nie zawsze było proste wystraszenie śmiertelników z danej lokacji. Czasami musiał wykorzystać specjalne zdolności swoich przerażaczy, by rozwiązać proste zagadki i pchnąć fabułę naprzód. Na przykład odkryć przed policją ukryte w domu szczątki. Po kilku latach pracy i kilku obsuwach, Ghostmaster trafił ostatecznie na półki sklepowe w Wielkiej Brytanii 23 maja 2003 roku. Mogłoby się wydawać, że Greg Barnett znów trafił w dziesiątkę. Recenzje były bardzo pozytywne, ze średnią ocen przekraczającą 80%. W naszym rodzimym magazynie CD Action Ghostmaster otrzymał ocenę 8+. Recenzenci w większości chwalili grę za oryginalny gameplay, humor i umiejętne łączenie ze sobą kilku różnych gatunków. Pojawiło się co prawda trochę krytyki, ale ta wynikała bardziej z dość nieuczciwych porównań Ghostmastera do wspomnianych wcześniej Simsów. Wciąż jednak wyglądało na to, że Greg Barnett miał kolejny hit w swoim CV. Niestety. Pomimo dobrych recenzji gra sprzedawała się przeciętnie. W wywiadzie z 19 sierpnia 2003 roku udzielonego portalowi Ghostmaster.net Greg Barnett przyznał, że sprzedaż gry w Wielkiej Brytanii była rozczarowująca. Nie wydawał się jednak tym specjalnie przejęty, wskazując, że na pewno słupki sprzedaży polecą w górę, gdy Ghostmaster zadebiutuje w USA. Niestety wejście na amerykański rynek również nie pomogło. Jam Boski Krzak, sługa szlachetnej sprawy, wierny duch! W 2005 roku Chris Bateman, designer gry, opublikował w internecie dwuczęściowy postmortem, w którym spróbował przeanalizować, dlaczego tak dobrze oceniana gra sprzedała się kiepsko. Twórca bije się w pierś, twierdząc, że Sick Puppies i International Hobo źle wybrali target dla swojego tytułu. Ghostmaster nie przemawiał do hardkorowych graczy, jak początkowo chciał tego Barnett, ze względu na niewielkie wyzwanie i krótką kampanię. Do tego tytuł był, według Batemana, zbyt innowacyjny. Łączył w sobie za dużo gatunków, co mogło zniechęcić do siebie wielu pogubionych w tej komunikacji graczy. Designer wskazuje również na to, że za porażką Ghostmastera w USA stał bardzo zły marketing. W Stanach dystrybucją gry zajmowała się firma Vivendi i według zamorskich kontaktów Grega Barnetta, marketing Ghostmastera to była najgorsza kampania, jaką Vivendi kiedykolwiek zorganizowało. Podobno ciężko było znaleźć jakiekolwiek materiały promocyjne, pokroju ulotek czy plakatów, a do tego sam tytuł był ciężki do znalezienia w sklepach. Możliwe, że dystrybutor nie wierzył w sukces gry i nie przeznaczył odpowiedniego budżetu na promocję, ale mówi się też, że Vivendi było wówczas w konflikcie z Empire Interactive i kiepski marketing Ghostmaster był robieniem po prostu na złość wydawcy. Jakkolwiek by nie było, Ghostmaster sprzedał się na tyle kiepsko, że 6 kwietnia 2004 roku do mediów trafiła informacja, że wszyscy pracownicy Sick Puppies dostali wypowiedzenia, a wydawca Empire Interactive zamknął studio ze względu na jego nierentowność. To był koniec przygody Grega Barnetta z game devem w Wielkiej Brytanii. Ghostmaster. Najbardziej innowacyjna gra ambitnego Australijczyka okazała się śmiertelnym ciosem dla jego kariery w mainstreamie. Sick Puppies przestało istnieć, a sam Barnett nie miał już czego szukać w Wielkiej Brytanii. Wrócił do ojczyzny, do Australii, gdzie do 2011 roku pracował jako freelancer, pełniąc rolę konsultanta kreatywnego, służąc swoim doświadczeniem. Nie był to jednak definitywny koniec romansu z game devem. Później bowiem, w latach 2013-2016, przeżył jeszcze jedną ciekawą przygodę. W owym czasie dostał pracę jako dyrektor kreatywny w indyjskim studiu Dhruva Interactive. Studio zostało założone w 1997 roku i było pierwszą profesjonalną firmą powiązaną z produkcją gier wideo w Indiach.
Niemniej Samodruwa Interactive nie tworzyło swoich autorskich produkcji, a wyspecjalizowało się w dostarczaniu graficznych asetów jako zewnętrzny wykonawca. Ich pracę możemy podziwiać w kilku głośnych tytułach, takich jak Alien Isolation, Forza Horizon 3, Quantum Break, czy w naszym rodzimym Sniper Ghost Warrior 2. Niestety ciężko jest ustalić, przy których tytułach swój wkład miał sam Greg Barnett, bowiem nie figuruje on w napisach końcowych żadnej gry, przy której w latach 2013-2016 pracowało Druva Interactive. I był to ostatni kontakt Barnetta ze znanym nam game devem. Po odejściu z indyjskiej firmy w lutym 2016 roku ponownie wrócił do Australii. Obecnie, według jego profilu na LinkedIn, nadal pomaga jako zewnętrzny konsultant kreatywny, a przy okazji od 2019 roku pracuje jako producent i projektant w Experimental Productions. Tam zajmuje się aplikacjami VR, które uczą radzić sobie w sytuacjach zagrożenia wywołanych pożarem. Czy Barnett powróci jeszcze do tworzenia gier i wpłynie jakoś na naszą branżę? Ciężko stwierdzić, ale trzymamy za niego kciuki. Nie co dzień w końcu trafia się twórca, który przyłożył rękę do tylu kultowych gier.